W związku ze zbliżającą się reformą edukacji, która wejdzie w życie z dniem 1 września, prezydent miasta Zawiercie oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Katowicach spotkali się w Miejskim Ośrodku Kultury z rodzicami uczniów szkół podstawowych. Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie przede wszystkim rodziców, którzy przyszli się tutaj dowiedzieć szczegółów, jak będzie wyglądała organizacja nowego roku 2017-2018. Witam Państwa dyrektorów szkół podstawowych, jak i gimnazjalnych. Serdecznie witam również radnych Rady Miejskiej, Pana Prezydenta Łukasza Konarskiego, no i związki. Wiele niepokojących sygnałów dobiega do Wydziału Edukacji. Rodzice przychodzą, dopytują, czy szkoły będą w Zawierciu zlikwidowane. Proszę Państwa, nie będzie likwidacji żadnych szkół. Ja mówię prosto wylikwidowanych, nie mówię o wygaszaniu, bo to słowo wygaszanie można różnie interpretować. Wszystkie szkoły będą funkcjonować, a mianowicie obecne szkoły podstawowe, a trzy gimnazja, które mamy, gimnazjum numer 1, 2 i 3, będą szkołami podstawowymi o tych samych numerach. Jednym z naszych priorytetów jest to, aby wszyscy nauczyciele, którzy dotychczas pracują, w dalszym ciągu od 2017 roku mieli tą pracę. Mówię o tym roku szkolnym 2017-18, żeby w dalszym ciągu mieli pracę. W tej chwili założeniem tej reformy jest, aby klasy były małe, klimatyczne, blisko dzieci, żeby tworzone nowe klasy, bo od klasy czwartej tworzymy nowe klasy, te dzieci mogły uczyć się w klimacie sprzyjającym ich rozwojowi. Co to znaczy nowa klasa? To znaczy, że to dziecko w tym etapie z takim zespołem klasowym może przejść dalej. Może, ale to już nie będzie ta klasa, której wychowawcą była pani XYZ czy pan. Panów mamy mało, bardzo mało w edukacji wczesnoszkolnej. To już będzie zestaw czy zespół uczących ich nauczycieli. To oni w jednakowym stopniu będą odpowiadali za to, jakie będą osiągnięcia waszych dzieci, jak te wasze dzieci się rozwiną. Planujemy uruchomić w Zawierciu takie klasy, do których szkoły poszczególne mają przygotowaną bazę i wykwalifikowanych, a to są specjalistyczne kwalifikacje nauczycieli. Największym problemem będzie to, gdzie dziecko ma się uczyć. Czy w dotychczasowej szkole, do której chodzi, czy rodzic będzie miał możliwość dokonania wyboru innej szkoły, bo dotyczy głównie uczniów obecnych klas trzecich i klas szóstych. Gimnazjum jeszcze będzie przez 2 lata. Jeszcze będą uczniowie w klasach drugich, w klasach trzecich, natomiast nowo tworzona struktura 8-letniej szkoły podstawowej to szkoła bliżej ucznia. To mała szkoła, klimatyczna szkoła, co najwyżej dwuciągowa. To szkoła, w której uczeń będzie się czuł jak w rodzinie i tam będzie mógł rozwijać swoje zainteresowania. Proszę Państwa, Pan Prezydent i nasz Wydział Edukacji jesteśmy do dyspozycji wszystkich rodziców i wszystkich szkół, podobnie jak dyrektorzy tych szkół, którzy w tej chwili będą planowali spotkania z rodzicami głównie uczniów klas trzecich i klas szóstych, bo to dla nich ta możliwość zmiany jest taką zmianą dość istotną, bo klasa siódma to nowa klasa, która się tworzy w szkole podstawowej obecnej lub w obecnym gimnazjum, które będzie szkołą podstawową, ale również klasa czwarta jest klasą, która rozpoczyna edukację już jako pierwsza klasa reformy edukacji rozpoczynającej się 1 września. Także zapraszamy wszystkich rodziców do Państwa dyrektorów, żeby zgłaszali takie propozycje. Jesteśmy do dyspozycji, aby udzielać wszelkich informacji, wspierać, wsłuchiwać się w propozycje rodziców i pomagać w organizacji tej reformy, która przede wszystkim dla dziecka ma być bardziej korzystną, mniej inwazyjną, która ma być tym, co sprawia mu radość w rozwoju. Dla prezydenta miasta Zawiercie, pana Witolda Grima, najważniejsze są 3 kwestie: uczeń, rodzic i nauczyciel.